Świąteczne, wszystko robione na szydełku, samozdoby, koszyczki, kurczaki, baranki. Wszystkie rzeczy zostały wykonane przez uczniów. Uczniowie bardzo starali się, wykonując pracę, włożyli w to bardzo dużo serca. Technikę origami zastosowała pani od plastyki, wykonując z uczniami właśnie piękne łabędzie. Bardzo dużo pracy dzieci musiały włożyć w to, gdyż aby wykonać jednego łabędzia, musiały wyciąć aż 500 karteczek, złożyć i uformować pięknego łabędzia. Koszyczki to baranki własnoręcznie upieczone przez naszych podopiecznych, jajeczka wykonane z wydmuszek, również oblepione naturalnymi składnikami, takimi produktami spożywczymi, no i ozdobione. Autorskie pomysły, koszyczki wykonane są z gałązek brzozowych. Wszystkie prace są wykonane techniką decoupage. To jest taka technika dekorowania przedmiotów przy wykorzystaniu papierów, farb, różnego rodzaju środków i powstają takie oto piękne przedmioty. Podopieczni bardzo lubią wykonywać, ozdabiać przedmioty tą techniką, lubią spędzać czas w pracowni dekupażu, także myślę, że był to dobry pomysł. Jarmark został zorganizowany przez Urząd Miasta przy współorganizacji Domu Kultury w Myszkowie. Idea jest bardzo prosta. Zbliżają się święta wielkanocne, w związku z tym pragniemy przybliżyć klimat świąteczny i wszystkie tradycje, które się wiążą z tymi świętami. Muzykanci, łysi, biuro.